Co za bezwstydne menele, no. Zobacz, zero jakiegoś czajenia. Trzeba obejrzeć. O, nic nie ma. Jeden. Nie ma tak, że tylko ja pracuję, teraz ty patrzysz do Hasiuka, ja nie będę patrzał. Nie ma tak, że tylko se ogląda ktoś i nic z tego, nie pracuje, nic. Począwszy od jedzenia, kończywszy na jakiejś elektronice, wszystko wyciągamy, wszystko zbieramy. Ja nie patrzałem. Was zapenerzy. Tak jest. Ja nie patrzałem do Hasioka. Napisz w komentarzu, co było. Następne Hasioki widzę już. Idziemy. Idziemy. Może coś dzisiaj trafimy, wyłowimy. Trzeba sprawdzić też tutaj. Zawsze czy kasa jest, może zawsze będzie jakaś euro. W maszynie do parkingu. A dzisiaj słonecznie, idę na plażę. A, za dużo ludzi się wampi. Dobra, nie ma co siary robić tutaj. Będę lukał teraz. A foranie będę lukał. Ty zobacz do tego małego. Jakby coś było, to napiszcie. Idę na plażę, kuźno, ciepło. I jestem już na plaży. Prawie. Też hasioki. Też dobrze luknąć. Jest, nie wiem, 7 października chyba bodajże, albo, nie, nawet później, 15 może, nie chce mi się sprawdzać. Tutaj jest widok z kamery internetowej na ten region, z tego bloku. Gdzieś jest kamera internetowa na tym bloku albo na tym. Jakby wpisać Malaga, webcam live albo live streaming, no to będzie na pewno jeden widok z tej jednej kamery na ten region. Ale kryształ, woda. Jeszcze trochę tu od ludzia z tej głównej plaży zeszło tam. Ćpunów, kurwa, wszyscy palą, wkurwia mnie to. Lubię siedzieć, kurwa. Siądę sobie, kurwa, tutaj. Tam ludzie siedzą dalej, to kurwa nie leci na mnie dym, bo leci od morza wiatr. Każdy, kurwa, musi ćpać, wkurwia. Ale dobra. Zaraz się zrelaksuję, się schłodzę w tej wodzie. Musi być niezła piździowa dzisiaj. Woda będzie zimna. Ale ja jestem oczywiście już przepocony. Normalne. Gorące jak... Nie wiem, 25 będzie. Jak cały rok. Jak cały rok. Na Kanarach. Najmniej jest 20 stopni. Nie wiem, czy już to mówiłem na jakimś filmiku. Cały rok jest ciepło, a jak to w regionach już tropikalnych. Kanary, Wyspy Kanaryjskie są już w regionach bardziej tropikalnych. Nie wiem, ile tam może z 4000 może być od równika kilometrów, zaledwie różnicy.
Także już strefa jest tu tropikalna. To jestem w tym miejscu, gdzie robiłem wideo wcześniej. No i trzeba się wykąpać generalnie, z panela wyciągnąć solarnego, załadować fonsa. Fonsa załadujemy. Nie powinien być solar w części odsłonięty, na przykład na światło, a w jakiejś części większej zakryty na przykład, bo ogniwa jedne produkują energię, a drugie lebrują i może być tak, że któreś miejsca się przegrzewają. Dlatego panel słoneczny powinien być całkowicie niczym nie przysłonięty. Go wyciągnę, ale kurwa dzisiaj jest woda zajebista. Runa jasnego, pieruńskie strupy. Taką dętkę z jelcza bym sobie przyniósł, napompował, sobie popływał na dętce. Generalnie tak, będąc w tropikach trzeba mieć pasję do plaż i słońca. No, z czym się co żyć w tropikalnym regionie, w blokowiskach? No idiotyzm, to lepiej sobie żyć w regionie kontynentalnym. Jak nie masz pasji do wody, do plaży i słońca, to no cholera. Lepiej opalać się przy słoneczku gadu gadu. Albo przy ikonie z Windowsa ze słoneczkiem. No, zajebiście. Generalnie spokojnie ostatnio. Żadne policjanty mnie nie denerwują jak ostatnio. No to generalnie co? No, co mogą mieć do... Jak kogoś chcą wkurzyć, to zawsze czymś dojadą, kurwa, jakimś tekstem. A tak jest generalnie. Spokój. Tak, jestem... Ale lubię życie w ogóle spokojne, bezstresowe, dlatego kontakt z ludźmi w ogóle w większych aglomeracjach tam jest dla mnie stresujący. To sinusoida taka, jak ja to kiedyś stwierdziłem, emocjonalna. Raz jesteś z czegoś zadowolony, raz jesteś wkurwiony, zaś i tak cię to wyrzuca, to życie. A ja lubię tam tą równię taką, jakby na osi takiej sinusoidy, to równie lubię ten równik taki, bezemocjonalny. Natura nie daje mi żadnej radości tutaj jakiejś tej, ale nie denerwuje mnie też niczym, nie? Także moje emocje są bardzo stabilne w naturze, będąc nad wodą. Kurwa, mi się ssę dwójkę, czyli kurwa toaleta. Ja pierdolę, teraz ciulaj tam do toalety. No właśnie, na tym będę musiał chyba zakończyć to wideo. Żyła, że zesrany. No właśnie, tak jak mówiłem, że jestem, tego właśnie szukam takich miejsc, takie miejsca mi pasjonują, gdzie mam tą równowagę taką emocjonalną. Potem jak mi brakuje jakiegoś kontaktu, to znowu wracam. Ja lubię spokojne życie. I dlatego... Jak ja uwielbiam... Znaczy w ogóle nawet mi się śni po nocach. Ja mam ciągle w nocy jakiś film, że gdzieś podróżuję po jakichś regionach Tajlandii, że... Kurwa, że gdzieś podróżowałem, że gdzieś mi brakło kasy na powrót i zostałem... utkwiłem w jakimś miejscu arktycznym, zimnym jakimś, kurwa, że gdzieś... że straszna tragedia mnie spotkała, kurwa, że w tych... krajach takich zimnych i ciągle jak się obudzę, na tym mi się kończy zawsze sen, że zostaję gdzieś tyczeć w jakimś kraju zimnym, nie ma możliwości wrócenia i taki dramat, wpadam w taką panikę i zaraz się budzę i patrzę, o kurwa, słońce, przecież ja jestem w tym moim kochanym raju, kurwa, i tak jestem szczęśliwy, zawsze się obudzę i zawsze tak, niemal co dzień mam taki sam sen, to jest taki, to jak psychika zaabsorbowała tą pasję do takich ciepłych krajów, to jest masakra.
Niemalże co dzień mam jeden film, że gdzieś podróżuję i zostaję tyczeć w jakimś zimnym kraju. I na tym etapie już taki szok, wpadam w taki szok, że aż się obudzę i... Ach, kurwa. się kurwa kapnę, że to był sen dopiero, kurwa. No ale generalnie... No tak, no do czegoś trzeba mieć pasję. Już dawno na swoich blogach pisałem, który można przeczytać. Właśnie o Azji generalnie. Zawsze marzyłem o Tajlandii, tamte rejony południowej Azji. Ale generalnie ucieszony jestem ze swoich właściwie regionów bliskich. Tu mam tak blisko, że z buta mogę sobie przyjść. Nawet gdybym chciał sobie wrócić do Polski, to bym sobie tu przyszedł z buta. Ile osób już tu przyszło z buta albo z rowerem samym. Że generalnie na wyciągnięcie ręki, tak jak widać, taki jest widok. Mamy na wyciągnięcie ręki, kurwa. Także... No, także, że w ogóle, kurwa, jestem happy today. Me gusta. Ja lubię. Po hiszpańsku. Najlepszy jest ten łańcuch taki, którego się uczę hiszpańskiego. Znaczy, generalnie się nie uczę, ale samo mi to wchodzi do głowy. Że im więcej znam słówek, tym bardziej umiem się porozumieć i szybciej łapię następne słowa. Taki łańcuch się robi i coraz szybciej się uczę po prostu. Tylko, że problem jest z tym, że ja z wszystkimi swoimi kumplami gadam po angielsku. Ja rzadko co gadam z kimś po hiszpańsku. Dlatego ciągle stoję na etapie takiej pauzy w uczeniu się języka. Ale generalnie proste słowa już dużo. Jak ktoś do mnie mówi, to tam parę słów już zrozumie. Jakby ktoś do mnie nawijał. Zależy co, o czym mówi, ale w większości umie się dogadać, coś tam powiem, to tamto, on to skojarzy i... Jest zajebiste też. Bo wystarczy kilka głównych słów znać, żeby to potem spleść i komuś coś tam ręką pokażesz, jeszcze coś tego gestykulujesz, powiesz i on się kapnie, o co chodzi. A rzadko to z kimś gadam. Tyryry. Tak, trzeba wysuszyć się na słońcu teraz. Jak to menele, wiadomo, każdy menel musi wyschnąć w końcu po udanej, po przepływnięciu stawu, kurwa. No, jebłem pod prysznic, kurwa, moje ciuchy. Przepłukałem tylko. A tutaj chuj. Właśnie... To jest to, że ty się niczym nie ubrudzisz, bo to nie ma jakiegoś syfu. Jedynie można przepocić ciuchy. Kogo już nie masz? Turyści wydupili. Nie lubię siedzieć na głównej plaży tam, kurwa. Bo każdy kurzy mi pod nosem, kurwa, i ja nie mam gdzie siąść. Ja nie lubię, kurwa, siedzieć, gdzie ktoś... Nawet parę metrów leci na mnie dym i już mnie to wkurwia. A to o tym chyba mówiłem. Mucho caliente, oj. Bardzo ciepło dzisiaj. Generalnie też bym porobił dzisiaj co swoje. Nie ma już więcej co robić dzisiaj. A łazić po tych parkach tam jest bez sensu w ogóle. To... Jeszcze... Ja jestem pasjonatem tropików. No i o tym lubię zawsze dyskutować. Obojętnie, czy kogoś spotkam,
ktoś z jakiegoś innego regionu przyjechał czy coś. Także. Ale nie wiem, jak jest w takiej Azji na przykład, nie byłem tam, ale tam temperatury cały czas 25 stopni w Tajlandii przez cały rok. Tak jest bardziej stabilniejsze niż 30 stopni, niż nie za gorąco, nie za zimno. Ciągle ciepło tylko.